że Andrzej oskarżony o wykorzystywanie seksualne dwójki dzieci podczas czerwcowej wizyty na Ukrainie. Zarzuty te zostały postawione przez Jamesa Obasiego, osobę pochodzenia nigeryjskiego, któremu powierzono obowiązek przyjęcia delegacji brytyjskiej w klubie w Kijowie. Powiedział, że polecono mu dobrze opiekować się gościem wysokiego szczebla, a tym gościem był książę Andrzej. Powiedział, że widział dwójkę dzieci przyprowadzonych do księcia, jednym z nich był 10-letni chłopiec, a drugim dziewczynka w wieku około 12 lat. Książę Andrzej poprosił go o przygotowanie jedzenia i napojów dla dwójki dzieci. Kiedy wrócił z żywnością, zauważył, że książę Andrzej zachowywał się w stosunku do dzieci w niewłaściwy sposób, zatrzymał talerz z jedzeniem i odszedł stamtąd. Kiedy James Obasi wrócił po pewnym czasie, zastał dzieci w krytycznym stanie. Na ciałach dzieci nie było prawie żadnych ubrań, dzieci były przestraszone i ciągle płakały. Obasi nagrał swoje zeznanie przed kamerą i wyjaśnił całe zdarzenie. No i przypomnijmy, że książę Andrzej w zeszłym roku w ramach odszkodowania wypłacił ogromną kwotę Victoria Jeffrey, która oskarżyła go o wykorzystywanie seksualne i nagłośniła jego relacje z Epsteinem. Co więcej, kiedy Epstein został zwolniony z więzienia, książę Andrzej spotkał się z nim w tajemnicy, czego dowody stały się publiczne. Chodzi tutaj o pierwsze zwolnienie Epsteina, więc fakty wskazują na to, że brytyjski książę jest pedofilem. Dodatkowo Ukrainę oskarża się także o handel dziećmi. Według rosyjskich agencji wywiadowczych dzieci z Ukrainy są na masową skalę sprzedawane za granicę za zgodą ukraińskiego wywiadu, a Wasilij Prozorow z ukraińskiej agencji wywiadowczej ujawnił w sierpniu, co również na łamach Red Pill News się pojawiło, że gang, który molestuje seksualnie dzieci w Wielkiej Brytanii, jest bardzo aktywny na Ukrainie, a w imię adopcji dzieci z ogarniętej wojną Ukrainy takie gangi zabierają dzieci ze sobą. Wszystko to dodaje wiarygodności Jamesowi Obasiemu.